No, witam ponownie. Wracamy do klasyki gatunku. Tym razem monitorek. Świeżo przyjął od klienta. Problem, jaki go dotyczy, jest następujący. Monitor uruchamia się kilka minut. Na tą chwilę zdemontowałem jednego zawodnika. Tak on wygląda. Widać, jak ładnie spuchnięty? Tu jeszcze mamy pozostałych dwóch delikwentów do wymiany, a przemyślę, czy nie wymienić profilaktycznie wszystkich. Co do rozbiórki tego monitora, muszę przyznać jedno. Rozbiera się go paskudnie, ponieważ w całości jest wręcz na zaczaskach i jest to bardzo nieprzyjemna operacja. Sporo się zastanawiałem, jak to rozebrać, żeby nie uszkodzić czegokolwiek, typu połamanie obudowy, jakieś pęknięcia i tym podobne. Jak to rozbierać? Nagram za chwilę, ale to w ten sposób, że po prostu będzie to odwrotna kolejność. Ja go po prostu będę składał na waszych oczach. Najpierw wymienimy te kondensatory. Ten delikwent uszkodzony był sobie tutaj. Ten, który mam w łapce, że tak powiem. Ładnie spuchnięty. Ten to jeszcze chwila by wyszedł po prostu bokiem. No, a ten jest niewiele lepszy i też ma takie plany. Cała reszta wygląda dobrze. Aczkolwiek, tak jak mówię, pomierzę im ESR i dopiero wtedy zdecyduję, co z nimi dalej począć. Dobra, no to na razie pauza. Biorę się za robotę. Więc tak, mamy już powymieniane elementy. Tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Moment, gdzie ja tu patrzę? Tutaj ktoś dubał przede mną. Widzicie, jakieś świństwo zostawił? Ślady po kalafonii. Tutaj według mnie analogia. Na tą chwilę moje luty wyglądają tak. Więc jest to też bardzo, bardzo brzydkie. Co robimy w takim przypadku? Po prostu bierzemy izopropanol i przemywamy. I jak zobaczycie, za chwilę nawet poprawię to po tym kimś, kto tu już był przede mną. Jak również tą płytkę widać, że pasuje odczyścić, bo taka jest troszkę jakby przypaskudzona. Przynajmniej mnie się to nie podoba. Także teraz się weźmiemy za mycie, a potem zaczniemy to wszystko składać z powrotem do kupy. Więc znowu chwila przerwy. No, płytka już wyczyszczona. Jak widzicie, nawet kłaczek został. Nie widać specjalnie, które miejsca były lutowane przeze mnie tutaj. W jakimś wcześniejszym miałem problem, żeby to miejsce doczyścić. Ale poza tym, no, luty moje są na przykład tutaj. Kolejny jest tutaj. Widać, łatwo je poznać tylko po tym, że mają troszkę inny kolor, ponieważ lutowałem cyną ołowiową, a w oryginale płyta jest lutowana cyną bezołowiową, co niestety też według mnie dla elektroniki nie jest dobre, ponieważ jest ona twarda i ma jedną cechę. Lubi pękać. Tu jeszcze przyglądniemy troszkę, bo tu na przykład ten lód mi się nie do końca podoba. Widzicie? Takie kółeczko się robi wokół niego. To może być zimny, więc trzeba to będzie przegrzać. No poza tym wygląda na to, że będzie można to ustrojstwo powoli składać. No tu jeszcze wyczyszczę to, żeby nie dawać klientowi dziadostwa z powrotem do ręki. A tutaj fajnie teraz możecie zobaczyć, to jest uszkodzony kondensator. Niech się zestroi, o widzicie? A już wychodzi z niego już elektrolit. To jest raz. Tu jest drugi. Ten zaczyna umierać. Po nim widać tylko to, że zaczyna puchnąć od góry. Jeszcze chwilę, jakby mógł, to by wystrzelił. No i trzeci. W sumie najmniej zmasakrowany, ale już też półokrągły. On powinien być idealnie płaski, a tutaj widać, że zaczyna puchnąć. Cała reszta wygląda na zdrowiutką. Wiązka trzyma.
No i tak to wygląda po wymianie. Kondensatory dałem na wyższe napięcia niż były. Nominalnie były na 10 V, a powkładałem takie na 35, tym bardziej, że ma miejsce, więc żadnego ryzyka, że się nie pozamyka obudowa albo coś w tym stylu, nie ma. Co ponadto, no pozostaje tu jeszcze wyczyścić to świństwo. To już pędzelek i naprzód. No tak, żeby to wyglądało jak nowe. No tą płytkę też jeszcze przeczyścimy. Widzicie ten osad tutaj biały? No, dostanie izopropanol, to nie będzie po nim śladu. Z drugiej strony jest całkiem elegancka. Nie widać żadnych problemów. Więc po tym zabiegu włączam się z powrotem. No, doszliśmy do sedna sprawy, więc teraz składamy ustrojstwo w odwrotnej kolejności. Musimy popatrzeć, aby nam ładnie wyszło gniazdo zasilające. Następnie przychodzą śrubeczki mocujące, 4 sztuki. I tutaj, ponieważ matryca jest tak paskudna, że nie mogłem wypiąć taśmy, więc wypiąłem się na tej płytce. Dlaczego tą płytkę zostawimy na razie luźno? Jak wypnę taśmę, to ją wkręcimy. Ona jest mocowana tutaj na jednym wkręcie, tutaj, i dwóch śrubkach mocujących gniazdo VGA. Więc co, no, przejdźmy do rzeczy. Poskręcam to. Aha, przy demontażu miałem problem z tą taśmą, więc rozpiąłem się tutaj, na tej wtyczce. Jest to złączka od przycisków panelu sterowania i od głośników. I tak polecam uczynić, bo po prostu taśma z matrycy za Chiny Ludowe nie chciała mi puścić, a nie chciałem nic pociągnąć, żeby nie uszkodzić po prostu mechanicznie. Tym bardziej, że sprzęt jest nie mój, tylko klienta jest powierzony do naprawy. No i tak mniej więcej to wygląda po oczyszczeniu, przelutowaniu. Jak widać, nie ma tutaj żadnych nalotów, paskudztw na tej płytce. Akurat robię to na podłodze, tak jest mi wygodniej, szczerze powiedziawszy, bo mam tutaj cały kramik porozkładany, o, łącznie z ciapkiem, który mnie pilnuje. I co? No teraz skręcam. Jak to skręcę, będziemy to składać i to wam też pokażę mniej więcej, jak to powinno wyglądać. Dobra, no to znowu pauza. No więc kolejny etap za nami. Matryca ułożona, pokrywa założona. Tu, jak widzicie, odrywałem taśmy, a to tylko dlatego, że trafiłem na niewłaściwy film w sieci i po prostu tam koleś odnalazł pod tymi foliami śruby. Ja niestety ich tutaj nie odnalazłem, więc niepotrzebnie te taśmy uszkodziłem. No ale to za chwileczkę się przyklei z powrotem. Przy rozbieraniu tego ustrojstwa polecam nie walczyć z tą taśmą. Mnie ona za Chiny Ludowe nie puściła, więc po prostu sobie darowałem ją. Ona sobie tam ładnie idzie. Tylko odpiąłem tutaj, na tej złączce. I w tym momencie pozostają wam tylko zaczepy tutaj, trzymające matrycę. W momencie, kiedy te zaczepy porozpinamy, o, tu jest kolejny, tu kolejny, cała matryca wychodzi i możemy sobie tą puchę, że tak powiem, unieść, bo ona jest blokowana z kolei tu, na tym zaczepie i na tym zaczepie. Jeżeli to podniesiemy, tą złączkę delikatnie wypniemy wkrętaczkiem, możemy całość unieść do góry, dostać się tutaj. Oczywiście pamiętamy o najpierw odłączeniu świetlówek do podświetlania matrycy. No i co? Dalej do akcji. Więc tak na zakończenie. Do tego momentu, który widzieliście, poskładałem wszystko. Następnie nałożyłem tylną obudowę, zatrzasnąłem. Tu, gdyby ktoś nie wiedział, ten dekielek jest na zaczasku. Z boku się go podważa, on schodzi, pod nim są śruby. Nóżkę ściągamy, naciskając ten buzerek. Tu jest taki przycisk. Jak to zdejmiemy, to usuniemy. 4 śruby wychodzą. Jest po temacie.
obudowa jest, tak jak mówiłem, na zatrzaskach. Tutaj niestety trzeba podważyć. Ja sugeruję zacząć od dołu. Dlaczego? Bo nawet jeżeli zostanie nam jakikolwiek ślad po wkrętaku, to dołu go po prostu nie widać. No i to będzie w miarę elegancko wyglądało. A potem no, polecam, no niestety, jak zwykle, przy obudowach tego typu karta kredytowa lub coś takiego, oczywiście najlepiej przedawniona, żeby tym podważać i to będzie wszystko fajnie. Monitorek po wymianie tych kondensatorów zaczął działać. Jak widzicie, udało mi się go nie zmasakrować. Startuje w tym momencie już nie 5 minut, tylko w ciągu 2 sekund od załączenia. Po prostu na tą chwilę pojawia się natychmiast no signal, czyli wszystko jest sprawne. No i cóż, jedna rzecz. Gdybyście mieli patrzeć na podłączenie świetlówek, tam jak je wpinałem, w górnej świetlówce zamieniłem przewody. Więc jakbyście rozbierali, najlepiej zróbcie sobie zdjęcie, żeby się nie pomylić. Ja takowe zdjęcie zrobiłem i po prostu w momencie, kiedy miałem przerwę z wami, zweryfikowałem, czy te przewody wpinam właściwie. Okazało się, że pomyliłem się. Wtyczki są identyczne i pasują. Nie wiem, jaka byłaby reakcja monitora, gdybym je zostawił zamienione. Natomiast przywróciłem do stanu faktycznego. Monitor działa. Wymiana kondensatorów, wyczyszczenie. No i myślę, że klient będzie zadowolony, ponieważ monitor teoretycznie miał już trafić na śmietnik. Bo przy tym stanie kondensatorów, który tam zastałem w środku, nie sądzę, aby on podziałał dłużej niż jakieś 2-3 miesiące. Po prostu przestałby się włączać. No i to byłaby jego śmierć techniczna. Tyle. Pozdrawiam. Temat wzmacniacza, z którym walczę, na razie zawiesiłem. Pomimo, że częściej wszystkie dotarły do mnie. Ale po prostu no, czas nie pozwala na to, żeby się tym zająć. Natomiast kiedy znowu go odzyskam, zajmiemy się i tym. Na razie, cześć, pozdrawiam. Do następnego filmu. Hej.